Trudne warunki, ale tu nie mamy co się tłumaczyć warunkami. Przyjechaliśmy tu po 3 punkty. Można powiedzieć, że w połowie plan wykonany, bo nie straciliśmy bramki. Szkoda bardzo, bo mieliśmy sytuację do tego, żeby otworzyć wynik spotkania. Niestety się nie udało. Szanujemy ten punkt oczywiście, ale tak jak mówię, jest lekki niedosyt. No na pewno trzeba tutaj pogratulować zawodnikom, że stawili czoła na pewno warunkom atmosferycznym i trudnemu rywalowi, tak, bo drużyna z Dębna na pewno będzie w czołówce naszej ligi, a my tak naprawdę stwarzaliśmy sytuację i myślę, że gdybyśmy wykorzystali choćby połowę z nich, to byłoby nasze zwycięstwo. Niestety dzisiaj był problem ze skutecznością, stąd też 0-0. Dokładnie, brakowało czegoś, tak naprawdę będziemy mieli też materiał wideo i myślę, że się bardziej temu przyjrzymy, no bo to już jest drugi mecz, w którym stwarzamy sporo sytuacji i mamy problem z finalizacją i myślę, że musimy tutaj wspólnie z trenerem zobaczyć tak naprawdę, gdzie popełniamy błąd, no i będziemy chcieli w jak najszybszym czasie naprawić to, co nie funkcjonuje tak, byśmy chcieli. O ile cieszy organizacja gry obronnej, bo naprawdę dobrze to wygląda, stracona tak naprawdę do tej pory jedna bramka. Tak, w tym tygodniu zwróciliśmy uwagę na finalizację i grę ofensywną, jednak to tak chyba z tygodnia na tydzień nie przyjdzie od razu, więc poświęcimy czas w kolejnym tygodniu na tym, żeby to poprawić.